Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Dziś niedziela, a więc dzień, jak sama nazwa wskazuje, nie dziela, nie działaj, nie działaj, dziś dzień na odpoczynek, dziś odpoczywamy, dlatego bardzo krótko witam Cię serdecznie w Life. 27 czerwca, 27 czerwca, dziś mamy i mamy 27 czerwoną infografikę prowadzącą do kursu CCSIF, czyli podstaw wywiadu, bezpieczeństwa biznesu CSI Corporate Security Intelligence. Dzisiejsza infografika poświęcona wywiadowi w biznesie. Wiem, było już o tym, ale dziś będzie od innej strony. Jest to tematyka szeroka i wiele można o tym powiedzieć, więc mówimy dziś od innej strony. Tak uzupełniająco. Dziś jesteśmy już znacznie dalej w naszych rozważaniach niż w dziesiątym odcinku, bo to w dziesiątym odcinku poruszałem temat wywiadów w biznesie, wywiadów w biznesie takie podstawy. I dziś jesteśmy na pewno dużo dalej w naszych rozważaniach i dlatego mogę wrzucić parę dodatkowych uwag. Przypomnę Ci mi jedynie, że w odniesieniu do struktury mm, zarządzania w biznesie. Na poszczególnych jego poziomach, na poszczególnych poziomach zarządzania w biznesie występują różnego typu wywiady. Na strategicznym, najwyższym wywiad biznesowy, na taktycznym wywiad konkurencyjny, a na operacyjnym wywiad gospodarczy, tak? Przy czym, jeżeli nastawiani jesteśmy na klienta bardziej, to na poziomie operacyjnym występuje wywiad badania rynku, a na poziomie taktycznym, nie wywiad konkurencyjny, lecz wywiad marketingowy. On zastępuje to samo. Kwestie techniczne, choć one wynikają bardzo konkretnie z, ze strategii oraz z taktyki firmy. Ze strategii oraz taktyk firmy. I o tym, że są to dwa działania tylko i wyłącznie legalne, jeśli chodzi o wywiad w biznesie, to wspominam jedynie dla przyzwoitości. Jeśli regularnie słuchasz moich mikrorozważań, to prawdopodobnie dostrzegasz już, jak istotne użycie jest konkretnych narzędzi do rozwiązywania konkretnych problemów, a co za tym idzie, jak ważne jest przyjęcie właściwych rozwiązań dla Twojego biznesu, Twojej firmy. Właściwych, czyli nie rzucanie się z motyką na słońce, nie tworzenie od razu bizne wywiadu biznesowego, bo to. <śm> Nie powiem, nie wyjdzie, ale to będzie niepotrzebnie dużo kosztować. Lepiej spokojnie, ewolucyjnie, nawet w szybkim tempie, ale zaczynać od podstaw. A są to narzędzia bardzo precyzyjne, w zależności od tego, co chcemy osiągać, tak? Przykładowo, zadaniem wywiadu gospodarczego na poziomie najniższym jest tylko i wyłącznie dostarczanie danych wywiadowczych oraz informacji, bez ich dogłębnej analizy i bez jakiejś cykliczności. To są działania zazwyczaj ad hoc. Głęboka analiza danych, a na pewno głębsza, jest dokonywana na poziomie i jednocześnie na etapie rozwoju wywiadu w biznesie, jakim jest wywiad konkurencyjny. I gdy wywiad zaczyna odczytywać sygnały z otoczenia, sygnały nie tworząc jeszcze mierników ostrzegawczych, o zagrożeniach dla biznesu oraz dla pojawiających się szansach. No to oznacza to, że czas najwyższy na podjęcie decyzji co do zastosowania lub nie wywiadu biznesowego. Problem dotyczy wówczas jednej, jedynej sprawy: czy działamy strategicznie, czy jedynie taktycznie, a nawet tylko operacyjnie. To znaczy, czy nasz biznes jedynie odpowiada na sygnały z rynku? A my zajmujemy się ewentualnie gaszeniem pożarów, które się pojawiają, czy też realizujemy wcześniej zaplanowaną i wdrażaną strategię. Bo wywiad biznesowy to taka służba strategiczna firmy. I być może nie jest to jeszcze ten moment, by w ogóle o nim myśleć w firmie. Bez inaczej. Ze strategicznego punktu widzenia, monitoring i bieżąca analiza otoczenia konkurencyjnego oraz środowiska wewnętrznego jest niezbędna z uwagi na zachodzące zmiany, a co za tym idzie, wpływ na realizowane przez firmy strategie i stosowane TTI, czyli taktyki, techniki i procesy. Powiedziałem to specjalnie, żeby zabrzmiało naprawdę dziwnie dlatego że jeżeli to co teraz powiedziałem brzmi obco i niezrozumiale dla ciebie szczególnie dla decydenta to dobrze to dobrze bo to na pewno nie jest czas na wdrażanie wywiadu biznesowego a może nawet konkurencyjnego dlaczego bo na wszystko potrzebny jest czas i edukacja edukacja którą zapewniam szkolenia wiedza to zapewniam i to jest potrzebne nie przejmuj się, jeżeli to, co powiedziałem, zabrzmiało obco. To nie zabrzmi. Wystarczy się dowiedzieć, to nie jest trudne. Samo zaś wprowadzanie rozwiązań wywiadowczych w firmie powinno rozpoczynać się od powołania Centrum Doskonałości Wywiadowczej bądź Centrum Doskonalenia Wywiadowczego Wywiadowczego. Centrum Doskonalenia, nazwa jest drugorzędna, przepraszam. Nazwa jest drugorzędna, natomiast to jest ta droga która zdecydowanie ułatwi firmie przeorganizowanie się, na konkurowanie przez analitykę, konkurowanie przez wywiad, na konkurowanie, zdobywanie swojej pozycji konkurencyjnej, utrzymywanie jej w centrum doskonałości wywiadowczej. Jest to taki multidyscyplinarny zespół, który obejmuje liderów, decydentów, i specjalistów takich obszarów, obszarów działań w firmie, i to nie tylko obecnych, ale i przyszłych, tych właśnie planowanych, tych nieistniejących jeszcze, jak wywiad, analityka, bezpieczeństwo i strategia. I proszę zwrócić uwagę, że są wszystkie cztery komponenty składające się na koncepcję CSI, Corporate Security Intelligence. Najprościej będzie wyjaśnić tak, Czym jest to centrum? Kiedy powiemy sobie, jakie ma zadania, bo przez zadania zobaczysz, zobaczysz, po co działa i, i tak naprawdę jak działa. Zadania centrum obejmują na przykład wypracowanie i wdrażanie rozwiązań wywiadowczych w firmie. Tak? Wywiad. Dzielimy sobie na trzy poziomy. Dzielimy sobie na strukturę firmy. Dzielimy, zastanawiamy się, rozważamy, Wypracowujemy rozwiązanie, zajmujemy się jego wdrażaniem. Oczywiście testowanie następuje w praktyce, więc już w tym się nie trzeba przejmować. Kolejne bardzo ważne zadanie takiego centrum to szkolenia: szkolenia w podstawowych, w poszczególnych kwestiach wywiadowczych. W poszczególnych kwestiach strategicznych, w poszczególnych kwestiach bezpieczeństwa, w poszczególnych w końcu kwestiach analitycznych, jeśli następuje taka potrzeba. Zazwy zazwyczaj szkolenia analityczne nie obejmują analityki, bo po co, ale one obejmują wymagania, jakie są ze strony analityki. Dlaczego? Dlatego, że pracownicy również biorą udział w działalności wywiadu w firmie. Ponieważ wywiad jest działalnością legalną. I nie różni się niczym, mówimy o wywiadzie w biznesie, nie różni się niczym od tego, czym jest marketing, w czym biorą udział wszyscy pracownicy, yy, czym jest sprzedaż. Wszyscy pracownicy powinni zajmować się sprzedażą, niekoniecznie bezpośrednio być sprzedawcami, ale na to firma musi być nastawiona. Także, podobnie jest chociażby z wywiadem, z kwestiami bezpieczeństwa, z kwestiami realizacji strategii. Trzeba wiedzieć, jaka jest strategia i trzeba wiedzieć, jakie jest miejsce każdego pracownika w realizacji tej strategii i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest z analityką. Musi pracownik znać wymagania analityczne. Zarówno te ogólne, jak i w poszczególnych bardzo istotnych przypadkach, kiedy jest jednorazowa, w cudzysłowie oczywiście, akcja, i wtedy pracownik też musi wiedzieć, jakie są wymagania wobec danych, które są poszukiwane. Szkolenia dotyczą nie tylko pracowników, nie tylko liderów, nie tylko decydentów, ale i właścicieli, członków zarządu, członków rad nadzorczych, a także, jeśli to wynika ze strategii firmy, innych osób, czyli wytypowanych interesariuszy firmy, kontrahentów wybranych, dostawców wybranych, a nawet może się zdarzyć, że wybranych Konkurentów. Różnie to bywa, ponieważ konkurencja nie zawsze oznacza ostrą walkę pomiędzy. Dobrze, kolejnym zadaniem jest pomoc w testowaniu przyszłych i obecnych strategii. Pomoc w stworzeniu, wdrożeniu, testowaniu i optymalizacji systemu lub systemów wczesnego ostrzegania. O nich sobie jeszcze powiemy. Identyfikacja i przegląd zdobytych dotychczas doświadczeń, dlatego że takie centrum nie rozwiązuje się w momencie, kiedy wprowadziliśmy, udało nam się wprowadzić całą koncepcję, na przykład CSI w firmie. Wszystkie cztery obszary działają naprawdę sprawnie. To wtedy nadal nie rozwiązujemy takiego centrum. To centrum nadal działa, nadal działa i zajmuje się identyfikacją i przeglądem zdobytych doświadczeń. Zajmuję się również standaryzacją stosowanych narzędzi i rozwiązań. Bardzo istotna kwestia. Bardzo istotna kwestia, na to zwracam uwagę. W tej, na przykład w tym, w tym, dziale zagadnień leży tak poważne, tak poważne moim zdaniem, problem, jakim jest używanie chociażby właściwego zawodowego słownictwa. No to mówiliśmy na przykład, na przykładzie było to nazwa, mówiłem, nie ma znaczenia, ale jedna przyjęta nazwa w firmie już takie znaczenie ma na takie działanie. Nazwa co do zasady, na przykład. Mówiłem o dokumentacji w firmie. I mówiąc o dokumentacji w firmie, wskazałem Ci, że jednak są znaczne różnice pomiędzy notatką, planem, a na przykład raportem, sprawozdaniem z działań na przykład analitycznych czy wywiadowczych. I to, jak to się nazywa ogólnie, nie ma żadnego znaczenia, ale jak my w firmie będziemy to nazywać, to już znaczenie ma, dlatego że jeżeli używamy precyzyjnego języka, to my precyzyjnie rozumiemy, co do siebie mówimy i o czym do siebie mówimy. Stąd jest to takie, takie istotne. Kolejnym zadaniem jest opracowywanie i poprawianie wydajności, bo nad tym można pracować cały czas. Także weryfikacja. Różnych koncepcji poprzez eksperymentalne testy, nie na żywym organizmie, jakim jest biznes, tylko właśnie w ramach Centrum Wywia Doskonalenia Wywiadu, Centrum Doskonałości Wywiadowczej. Tam można to przeprowadzać, tam, tam można sobie na to pozwolić, a przez te wszystkie działania Centrum wspiera wszelkie transformacje i wszelkie zmiany w firmie. I jak widzisz, jest to bardzo, bardzo istotna kwestia. Pod warunkiem, pod warunkiem. Że nie chcemy działać tylko i wyłącznie na poziomie operacyjnym i zajmować się jedynie reagowaniem na rynek, na, na to, co się na rynku dzieje i gaszeniem pożarów. Jeżeli tylko chcemy więcej i to nie musi wynikać z naszego chcieństwa. To powtarzam, firma kiedy się rozwija, dochodzi do takiego momentu, w którym następują pewne bariery. O kryzysach w firmie sobie jeszcze opowiemy to jest odrębna tematyka, ale właśnie jak sobie zrobimy ekstrapolację, jak rzutujemy na, na, na właśnie takie typowe, typowe, pojawiające się, um, typowe pojawiające się problemy, kryzysy w firmie, no okazuje się, że to wszystko można przewidzieć, wszystko można y, znać, rozwiązania można mieć już się przetestowane teoretycznie i wypracowane w testach, cho, chociażby właśnie w tym centrum i później reagowanie jest nieporównywalnie łatwiejsze, przechodzi się po prostu przez to bez, bezboleśnie. A żeby przez to bezbeleśnie przechodzić, no to trzeba się edukować, trzeba, chodzi trzeba odbyć szkolenia, zdobyć wiedzę. Ja proponuję, żebyś zaczął od kursu podstawowego, kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence, kursu CCSIF i późniejszych kursów, które będę robił certyfikowanych, ale zacznijmy od tego. On już jest całkiem niedługo. Serdecznie na niego Cię zapraszam, a przede wszystkim. Przede wszystkim zapraszam Cię na webinar, który już całkiem, całkiem niedługo. Webinar poświęcony właśnie tej tematyce. Przede wszystkim kursowi CCSIF, a także, no, takiej wiedzy podstawowej, którą trzeba będzie posiąść którą trzeba znać. To wszystko, co chciałem Ci na dzisiaj opowiedzieć. Życzę Ci miłego dnia. Ładuj akumulatory. Nie działaj, nie dzielaj, nie dziela. Dziś jest właśnie niedziela. Ja również zamierzam dziś odpocząć z rodzinką, choć ponoć u mnie będzie padać, ale co to deszcz, to my z cukru jesteśmy. Miłego dnia. Piotr Herman, szpiegl.pl. Cześć!